Siemano! Dzisiaj rozpakujemy nowo nabyty prąd ze sklepu kontroler DualShock 4 do konsoli PS4. Wersja V2. Pad jest nowiutki. Oryginalnie zapakowany. Tak jak widać. Zobaczymy. Pady, jak widać, nadal są produkowane. Więc otwórzmy go. Tak, żeby nie bardzo skichać opakowania. Więc a może lepiej będzie odkleić? Sam nie wiem, powiem szczerze. Nie, najlepiej będzie odkleić. Więc odkleimy sobie. O, o właśnie. Naklejeczka. Idzie tutaj na dół. O, pacik. Tutaj wypnę sobie paragonik. Pacik kosztował tyle. Zakupiony nie tak dawno. Raptem parę dni temu. Lepszy. Padzik i w sumie, a jest instrukcja. Padzik standardowo, chyba standardowo instrukcja. Oto i kontroler w stanie perfekcyjnym. Jak wiadomo, nowy. O. Wersja V2. Oczywiście. Zaraz ciekawości sobie zobaczę, jak u niego wyglądają. Wygląda sprawa z analogami. No i tak jak mówiłem, sprawdzam sobie pada i jest na środeczku wszystko skalibrowane. Także jak najbardziej wszystko jest ok.